Do wyborów samorządowych, które odbędą się 7 kwietnia, pozostaje coraz mniej czasu. Urząd Miejski rozlokował w całym mieście 28 tymczasowych tablic wyborczych, na których kandydaci mogą bezpłatnie wieszać swoje plakaty. Tegoroczne wybory samorządowe odbędą się za 1,5 miesiąca. Komitety wraz z kandydatami muszą pamiętać o ważnych datach, czyli o deadline'ach, jeśli nie chcą stracić szansy na kandydowanie. 12 lutego minął termin na rejestrację komitetów wyborczych w Państwowej Komisji Wyborczej bądź u komisarza wyborczego i najbliższy taki deadline dla pełnomocników komitetów wyborczych jest zgłaszanie kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych do dnia 22 lutego. Kandydatów na radnych pełnomocnicy zgłaszają do 4 marca do godziny 16 do terytorialnych komisji wyborczych, natomiast na wójtów, burmistrzów i prezydentów do dnia 14 marca do godziny 16. Komisarz wyborczy w Gdańsku zarejestrował w Tczewie 4 lokalne komitety. 5 został odrzucony ze względu na brak wymaganej liczby podpisów. Prawdopodobnie już wkrótce, jak przed każdymi wyborami, miasto zostanie obklejone plakatami z wizerunkami kandydatów na radnych miejskich, powiatowych i do sejmiku oraz kandydatami na prezydenta Tczewa. Urząd Miejski wyznaczył 28 miejsc, w których zamontowano specjalne tymczasowe tablice wyborcze. Stoimy tutaj przy jednej z tablic w Parku Kopernika. Są to tablice dla komitetów wyborczych do bezpłatnych wieszania bezpłatnych plakatów dla kandydatów komitetów. Jest tych tablic w mieście Tczewie 28, więc jest tutaj możliwość zaprezentowania sylwetek kandydatów. Obok jest tablica dla obwieszczeń urzędowych. To jest tablica tylko i wyłącznie dla użytku Urzędu Miejskiego w Tczewie. Komitety wyborcze nigdy nie miały tak naprawdę swojej tablicy do swoich plakatów wyborczych, więc tutaj ukłon w stosunku do nich. Mają swoją tablicę, także wystarczająco dużo jest powierzchni do takiej prezentacji. Natomiast jeżeli komitet powiesi się na urzędowej, na tablicy taki baner czy reklama zostanie usunięta przez Straż Miejską. Oczywiście każdy komitet wyborczy może swój baner wyborczy umieścić w pasie drogowym, oczywiście odpłatnie, jak i wynająć powierzchnię na nieruchomości stanowiącej własność gminy miejskiej w Tczewie. Prócz Parku Kopernika tablice wyborcze, a obok nich urzędowe, stanęły na przykład przy SP12, przy skwerze Jana Pawła II, na placu Halera, w pobliżu budynku poczty na Starym Mieście, przy ulicy Sobieskiego Jedności Narodu czy Żwirki. Do dyspozycji są również 2 zabytkowe słupy ogłoszeniowe. Plakaty i hasła wyborcze należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód. W zarządzeniu prezydenta na temat wieszania plakatów czytamy, że Straż Miejska będzie usuwać na koszt komitetów wyborczych treści, których sposób umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Reklamy wyborcze należy usunąć w terminie 30 dni po dniu wyborów. Przypomnijmy, że tegoroczne wybory samorządowe odbędą się tydzień po Wielkanocy, czyli dokładnie 7 kwietnia. Tego dnia mieszkańcy Tczewa będą wybierać radnych do Rady Miejskiej, Rady Powiatu oraz Sejmiku, a także prezydenta miasta. Ewentualna druga tura w przypadku wyboru włodarza odbędzie się 2 tygodnie później, czyli 21 kwietnia.